Chwała Panu, bracia i siostry, z łaski Chrystusowej przeczytamy z Ewangelii świętego Jana. Ewangelia świętego Jana, 13 werset, 21 werset, 13 rozdział, 21 werset. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi? A on, wsparwszy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Amen. I naprawdę Pan jest bardzo blisko ze swoim przyjściem. Widzimy w znakach czasu, pokazuje nam Słowo Boże. I tak jak usłyszeliśmy wcześniej, Pan przygotowuje drogę, pokazuje nam drogę, aby się przygotowały nasze serca dla tej chwili. I to nie jest chwila, tak jak ładnie słyszeliśmy, ale to jest sposób życia. I dzisiaj z łaski Bożej Duch Święty, wierzę, chce nam dać, abyśmy byli czujni, abyśmy zobaczyli na nasze chodzenie chrześcijańskie, abyśmy byli gotowi w tamtym dniu, w którym przyjdzie Pan i nas porwie. I jest to trudny wieczór dla uczni, bracia i siostry. Chrystus między nimi, patrzą się na Niego, tak jak widzieli Go w tych wszystkich latach, w których był razem z nimi w służbie, ale znienacka słyszą Go, jak mówi słowa jakieś dziwne. I Pan zaczyna i mówi, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. I jaką ważną rzeczą jest, abyśmy zwracali uwagę na Słowo Boże. Jak wychodzi Słowo Boże z ust Pana. I Słowo Boże wychodzi, tak jak wiemy, w Kościele swoim, w nauce apostolskiej, w modlitwie, poprzez dary, ale i w naszej komorze modlitewnej i w osobistym naszym związku z Chrystusem. Czy studiowanie Słowa Bożego, czy nasza modlitwa w naszej komorze, czy nieustanna modlitwa w ciągu dnia. Jakie znaczenie powinniśmy dawać na słowa, które mówi do nas Jezus, który mówi: zaprawdę powiadam wam, tak jak powiedział Piotrowi później, że zaprawdę powiadam ci, że zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I Piotr nie zwrócił uwagi na to, co powiedział Jezus. I Jezus tego wieczoru powiedział, że jeden z was, uczni, mnie wydaj. To są poważne słowa i naprawdę te słowa uczyniły ich, że się zaniepokoili. W innej Ewangelii jest napisane, że mówił każdy z osobna, że to może ja jestem Panie. Może ja drugi. I wszyscy to powiedzieli. Ale tutaj jest pokazane, że widzieli, spojrzeli po sobie w niepewności uczniowie, o kim mówi. Tak, może mówili, że może ja, Panie, ale patrzyli się jeden na drugiego, że to może Piotr, może Jan, może Jakub i patrzyli się, o kim to mówi. Jak ja nie jestem, wtedy może to jest Jan. I myśleli i patrzyli się na innych, a nie patrzyli się na samego siebie, ale to nie jest ten moment, przy którym chcę ustać. Chcę przystać przy Janie, bo Jan siedział przy stole przytulony do Jezusa. I to jest miejsce sposobu życia, abyśmy stali przytuleni do Jezusa. Przytuleni do Jezusa. Dlaczego nie było tak z Piotrem? Dlaczego nie było tak z innymi uczniami? Dlaczego miał to Jan, bo był najmłodszy? Nie wiem. Ale miał tą rzecz Jan i to zdobył Jan.
Nie brał go Jezus w objęcia. On szedł i wpadał w objęcia Jezusa. Bo tak jak zobaczymy niżej, że wparszy się o pierś Jego, o Jezusa, czyli Jego ruch i Jego chęć była, aby znajdował się w objęciach Jezusa. Ale zobaczmy też, jakby Chrystus był w cieleśnym, jest między nami poprzez wiarę. I przypomnijmy sobie o kobiecie, która była grzeszna i przybliżyła się do Niego, jak siedział w jednym domu, przybliżyła się do Niego i myła Mu nogę i nogi. Poszedł za Nim i płakała u nóg Pana. I jak przybliżyła się do nóg Pana, zaczęła płakać, płakać, płakać. I wylewało się jej serce przed Panem. I ta kobieta przybliżyła się pierwszy raz do Chrystusa i przybliżyła się do nóg Pana. I to jest pierwsze zaproszenie, które nam czyni Pan, jak nas na nowo naradza. Jak pierwszy raz zapraszamy Chrystusa, wtedy co robimy? Idziemy do Jego nóg, tak jak ta kobieta. I otwieramy nasze serce, aby odeszły nasze ciężary, nasze grzechy, nasze błędy, nasze nieprawości. Idziemy w uniżeniu do Jego nóg, ale nie tylko pierwszy raz, ale za każdym razem, jak wpadamy w grzech, za każdym razem, jak przybliżamy się do Pana, codziennie, jak przybliżamy się do Chrystusa, pierwszy nasz krok jest, abyśmy się przybliżyli do nóg Chrystusa i mówimy: przebacz mi, Chrystusie, za moje błędy, za moje grzechy i za to, co jeszcze nie zrozumiałem. Może jestem obłudnikiem i nie zrozumiałem tego, tak jak usłyszeliśmy wcześniej. Proszę Cię, Panie, oczyść mnie. Przybliżam się do Pana, do Jego nóg w uniżeniu. Ale tutaj Jan miał inne chodzenie z Panem, które było w Jego objęciach. I zobaczmy przypadki, które znalazłem w Nowym Testamencie, gdzie Chrystus trzymał w swoich objęciach ludzi. I jeden przypadek jest z Janem, ale zobaczmy też dziewiąty rozdział. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze, a oni milczeli, rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecko, postawił je przed nim i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. Czyli wziął jedno dziecko, które było tam gdzieś blisko, wziął je w objęciach i trzymał je w objęciach. I uczył. I to było dziecko uniżone. I chciał Bóg w tamtej godzinie, Chrystus, pokazać swoim uczniom lekcję uniżenia. Że wiecie co, że jak jesteście wielkimi w tym świecie, czy między wami, jak czujecie się, że jesteście wielkimi i mocnymi, wtedy nie jesteście w moich objęciach, nie mogę pracować z wami. Odwrotnie, jak ktoś jest uniżony, jak ktoś jest niski, jak ktoś nie jest wielki, ale sługą, wtedy jego od razu Chrystus bierze go w objęcia i bierze go dla jakiej przyczyny? Bierze go, aby go przedstawić i aby uczynił go naukę dla innych. Tak jak tutaj uczniowie wzięli naukę od małego dziecka, poprzez małe dziecko. I przypomnijcie sobie, jak Chrystus powiedział w pewnym momencie, że macie ciężar waszej duszy, macie ciężar, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpoczynek, bo jestem pokorny i uniżony w sercu i uczcie się ode mnie. Nauczcie się od Chrystusa, nauczmy się od Chrystusa. Dlaczego? Bo jest nauczycielem, bo jest pełny Ducha Świętego, tak, to wszystko, ale dlatego, że jest pokorny i uniżony, dlatego się nauczymy od Chrystusa i uczymy się, jak widzimy w życiu braci i sióstr, jak my jesteśmy uniżeni i wtedy będziemy bezpośrednio w objęciach Chrystusa. Uniżony uczeń jest w objęciach Chrystusa.
I następny przykład jest w 10 rozdział, 13 werset Ewangelia Świętego Marka. I przynieśli do niego dzieci, aby ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. I uczy ich teraz Pan i mówi im: A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, ale bowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dzieciem, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nich ręce. Brał w ramiona dzieci, które były zlekceważone. Zważcie teraz, to jest inny przypadek, ponownie dzieci, ale byli zlekceważeni ci dzieci poprzez samych uczniów. I jak jesteś zlekceważony poprzez ludzi, poprzez swoje otoczenie, poprzez swoje rodziny, poprzez sytuacje życia, które być może są trudne, jesteś zlekceważony, w tamtej godzinie Bóg cię bierze do swoich ramion. Ma cię w Jego objęciach, jesteś w obecności Jego. Przypomnijcie sobie o ślepym, który poszedł do świątyni i Chrystus uzdrowił go, zobaczył, i wszyscy religijni i faryzeusze od razu przeciwstawili się jemu. Powiedzieli: Ty jesteś grzesznikiem, jak się znalazłeś, kto cię uzdrowił? I on wyznawał Chrystusa, zlekceważony poprzez ludzi, w dodatku religijnych, ale i zlekceważony poprzez swoich rodziców też. Poszli faryzeusze i pytali się rodziców: To jest wasze dziecko, on był ślepy? I mówią mu: Zapytajcie się jego samego. Ma wiek, zapytajcie się samego. Był zlekceważony ten człowiek poprzez swoją rodzinę nawet, ale przypomnijcie sobie, że pomimo zlekceważenia, które miał, jak odeszli wszyscy od niego, wtedy stanął przed nim Chrystus i poszedł blisko niego i wziął go w objęcia, bo Chrystus miłuje zlekceważonego. Jak jesteś zlekceważony, powtarzam, od ludzi, od sytuacji w życiu, wtedy jesteś w objęciach Chrystusowych, w obecności Bożej. Ale te dwa przypadki, które widzieliśmy, uniżony i zlekceważony, i moglibyśmy powiedzieć, że przyciągają łaskę Bożą, przyciągają Chrystusa, aby brał cię w objęcia. A tutaj Jan nie jest w tych przypadkach, bo sam Jan poszedł do objęć Chrystusa i to jest dla nas. I chodzimy z Panem, ale my musimy sam pójść do objęć Pana, musimy pójść sami do komory modlitewnej, musimy sami pójść do rozważania słowa i musimy poczuć tą piękną wonność Pana. Nie poczuję wonności, nie będę pachniał wonnością Pana, jak nie pójdę do objęć Pana. I wonność Pana nie jest czymś, że będę czuć nosem, ale to jest duchowna wonność. I poszedł więc Jan i wpadł w piersi Jezusa. I tamtego wieczoru dla Jana było, że Piotr, który nie był w objęciach Jezusa, powiedział Janowi: zapytaj się go, o kim mówi. Dlaczego się nie zapytał sam Piotr? Bo wiedział, że Jan jest bliżej Chrystusa. Idź się, zapytaj go. Bracia i siostry, chodźmy do objęć Chrystusa i pytajmy się go. Jan, te przybliżenie, które uczynił do Chrystusa, miało piękne cechy. I chcę powiedzieć o tych cechach. Przed odejściem Pana Jan był w objęciach Chrystusa, ale był też naprzeciwko krzyżu na Golgocie. Jak tylko Jan i Matka Pana. Jan był na krzyżu na Golgocie. Jesteś w objęciach Chrystusa, wtedy będziesz też w smutkach i w próbach i w smutkach ciała Chrystusa. Ty będziesz blisko braci i sióstr. Będziesz blisko ciała Chrystusowego. I przy ukrzyżowaniu będziesz blisko Chrystusa. Nie będziesz się bał, tak jak inni Żydów. I coś jeszcze miał też innego Jan, że jak zmartwychwstał Jezus i Maryja Magdalena powiedziała to uczniom, pobiegł Piotr i Jan do grobu. I Jan jako młodszy pobiegł szybciej, i dotarł do grobu i schylając się zobaczył prześcieradła, ale nie wszedł. Wszedł
Piotr I miał objawienie pierwszy pustego grobu. Te objawienie miał Jan, który wpadł w objęcia Chrystusa dla chwały Chrystusowej, miał ten właśnie uczeń jako pierwszy, bo później miał tak samo Piotr. Inne objawienie, które miał Jan, było jak uczniowie poszli łowić ryby i jak z dala zawołał ich Chrystus: zarzućcie sieci wasze z drugiej strony łodzi, i oni to zrobili. Wtedy, po tym wydarzeniu, mówi Jan, że to jest Pan. Zważcie, nikt z uczni nie zrozumiał, tylko Jan to zrozumiał, to jest objawienie. I wszystkie to są objawienia, które daje Duch Święty człowiekowi i uczniowi temu, który przybliża się i jest w objęciach Chrystusowych. Sam od siebie przybliża się, wzywa go i chce, aby był w objęciach Chrystusowych. I oczywiście ostatnią cechą Jana przed wniebowzięciem Chrystusa było, że nie obchodziło go, co się stanie z innymi uczniami, tak jak Piotr. Jan patrzył się na swoją drogę, a Piotr jednak patrzył się i mówił: Panie, a z tym co się stanie? Jan jednak się nie patrzył w taki sposób. Patrzył się na drogę, którą dał mu Pan, i nie przyrównał samego siebie z innymi i nie mówił, że: Panie, ja mam tą drogę, a Ty co przygotowałeś dla Piotra i dla Jana? Nie miał takich pytań. Chciał pomagać, ile mógł, ale szedł swoją drogą. Ale jednak, bracia i siostry, powiedzieliśmy, że nasze duchowne życie i nasza duchowna droga jest u nóg Chrystusa, upamiętanie, powrót nasz, tam gdzie płaczemy za nasze grzechy i zostawiamy nasze błędy i skrusza się nasze serce jako woda, jak woda, która wylewa się. Po drugie jest, abyśmy wpadli w Jego objęcia. To jest to, które mówi, o czym mówi Słowo Boże w różnych momentach, że Chrystus chce nas schować pod swoimi piórami. Bóg, wiele razy jest mówione w Słowie Bożym, że jest tak jak orzeł, który ma skrzydła, które wykorzystuje w dwa sposoby. Jeden sposób jest, aby ich zachował od trosk, od smutków, od prób. Przychodzi Bóg i pokrywa ich skrzydłami. I to są objęcia Chrystusowe. Ale to nie tylko to jest w naszym życiu. To nie tylko to. I chcę, abyśmy to zobaczyli. Jeden wers przeczytam, o którym mówi, że Pan chce w naszym duchownym życiu, abyśmy drugi rozdział, 11 werset, 5 księga Mojżeszowa. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swoimi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode. Z jednej strony bierze swoje dzieci do swojej obecności, przybliżamy się do Chrystusa, jesteśmy w objęciach Jego, mamy objawienie tak jak Jan miał. Tak, to jest dobra rzecz i tego chce Chrystus, ale z drugiej strony rozpościera swoje skrzydła i bierze ich i niesie ich na lotkach swoich. I to jest sforowanie, które chce Bóg poprzez Ducha Świętego dla nas. Tak, pokrywa nas, tak jak powiedział kiedyś Wolf Rudd: bądź błogosławiona i niech Twoja zapłata będzie obfita pod skrzydłami Pana, bo była słaba Rut. Ale teraz chce Bóg, abyśmy też polecieli wysoko, na głębokości Boże, poprzez Ducha Świętego. I to jest tak, jak się stało wtedy z ludem Bożym. Mówi w pewnym momencie Słowo Boże, że wyciągnął lud Boży z Egiptu na skrzydłach orła, tak jak na skrzydłach orłach, i chcemy przeżyć w tych ostatecznych dniach tą właśnie rzecz, żeby nas podniósł na swoich skrzydłach i abyśmy pofrunęli, abyśmy mieli objęcia Jego, abyśmy mieli Jego objawienia, ale chcemy też te fruwanie, te latanie. I przypomnę, że Piotr, pomimo że nie był w objęciach Chrystusa,
wykorzystał go w dniu Zielonych Świąt, aby zostały zbawione 3000 ludzi. Piotr może nie był w objęciach Chrystusa, może nie miał objawienia, ale miał od razu później, po Janie. Może on nie był tym, który zrozumiał, że na drugim brzegu był, ale on był tym, który rzucił się do morza za Panem. I dlatego wezwijmy o to wszystko w objęciach Chrystusa, bo mamy potrzebę, ale aby nas Pan poleciał do głębokości. Amen.